Harlowski Kicak to maskotka gminy, która jest uwielbiana przez dzieci. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Miłośników Gminy Harzlach uszyło mu nowe szaty. I o tym jest też bajka, do której wysłuchania serdecznie zapraszamy. Nowe szaty Kicaka. Działo się to bardzo dawno temu, kiedy w wielkim lesie w Harzlachu panował Kicak pierwszy wielki ze swoją mądrą żoną Kicusią. Kicak był mądrym i sprawiedliwym władcą, kochanym przez swoich poddanych. Miał on tylko jedną wadę. Lubił często zmieniać swoje futerka, aby błyszczało i zachwycało wszystkich dookoła. Pewnego razu zapragnął posiadać futerko, jakiego nikt jeszcze poza nim nie miał. Ale w leśnym sklepie u misia nie było tak pięknego futerka, które zadowoliłoby swoim wyglądem ambitnego władcę. Kiedy kicali z Kicusią po kwiecistej łące, Kicak powiedział do niej: chciałbym mieć nowe futerko, ale takie, jakiego nikt jeszcze nie miał. Kicusia zamyśliła się i odpowiedziała: ogłoś konkurs na nowe szaty Kicaka z cenną nagrodą, a zobaczysz, że chętni się zgłoszą. Kicak, niewiele myśląc, tak zrobił. Szybko nogie sarenki powiadomiły o konkursie na nowe szaty Kicaka wszystkich mieszkańców Leśnego Królestwa. Uczestnicy zgłaszali się tym chętniej, bo twórca najpiękniejszego futerka miał otrzymać w nagrodę kosz najpiękniejszych i najzdrowszych marchewek z ogrodu Kicaka. Zwierzaki bardzo ochoczo przystąpiły do szycia wymyślnych futerek dla swojego władcy. Wszyscy pragnęli, aby ich dzieło było czymś ponadczasowym i trwałym. Dlatego też pracowały dniem i nocą. Wszyscy byli tacy, którzy chcieli dorobić się tanim kosztem, kosztem ciężkiej pracy innych. Cóż, i tacy się zdarzają. W lisiej jamie pod starą sosną w środku lasu żyła sobie rodzina lisków chytrusków. Kiedy usłyszeli o konkursie, zaczęli snuć pomysły, jakby tu wygrać. Lisy to zwierzaki sprytne, ale talentu do szycia nie miały za grosz, a marchewki były im potrzebne do wymiany z gajowym Teosiem. Gajowy mieszkał w leśniczówce pod lasem i hodował smakowite, tłuściutkie kurki, po prostu łapy lizać. Lisy myślały, myślały, aż wymyśliły. Nadszedł wreszcie dzień ogłoszenia wyników w konkursie na nowe szaty Kicaka. Na leśnej polanie, na pięknym tronie z mchu i paproci, zasiadł Kicak pierwszy wielki z żoną Kicusią, a wokół nich zebrał się tłum mieszkańców wielkiego lasu. Każdy prezentował wykonane przez siebie stroje, ale żaden nie okazał się tym najwspanialszym, godnym noszenia przez samego Kicaka pierwszego wielkiego. Jako ostatnie do pokazu stanęły liski chytruski. W swoich łapkach trzymały puszyste i lśniące futerko, które aż kłuło w oczy swoim pięknem. Kicak pierwszy wielki wstał ze swojego tronu i ogłosił wszem i wobec: szanowni mieszkańcy Leśnego Królestwa, ogłaszam, że zwycięzcami konkursu i zdobywcami nagrody są liski chytruski. Nigdy nie widziałem tak pięknego futerka. Liski bardzo się ucieszyły, ale ich radość nie trwała długo. Nagle na polanie pojawiła się mała, zapłakana dziewczynka. Była to Helenka, córka Gajowego. Czemu płaczesz, Helenko? Zapytał Kicak. Jak mam nie płakać? Uszyłam dla ciebie nowe futerko, a kiedy obudziłam się dzisiaj rano, już go nie było. Przy tym zniknęły dwie kurki z kurnika. Na futerku wyhaftowałam srebrną nitką twoje imię. To złodzieje, zaryczał miś, który zauważył haft na futerku przyniesionym przez liski. Spotka was za to sroga kara. Kicak polecił odebrać futerko liskom chytruskom, a Helenkę nagrodził za nową, najpiękniejszą szatę. Do kosza zdrowych i pięknych marchewek dodał też nasionka marchewek i innych warzyw, aby mogła je posiać w swoim ogródku. Zaś miś wygonił liski i odtąd ukrywają się one w norach przed bystrym okiem Gajowego i jego strzelbą.
Tak to pracowitość została nagrodzona, a oszustwo ukarane. Kicak pierwszy wielki z dumą nosi nowe szaty uszyte przez Helenkę. Czasami odwiedza dom przyrodnika w Haszlachu oraz dzieci w gminie Haszlach.